W pobliżu miasta Ipoh znajduje się wiele chińskich świątyń. To buddyjska świątynia Sampoh Tong. Przed świątynią jest basen z rybami i urokliwy ogród, który w 1993 roku otrzymał tytuł najpiękniejszego ogrodu w Malezji. W wykutym w wapiennej skale wnętrzu świątyni umieszczono liczne posągi Buddy. Wykute w skałach przejście prowadzi do stawu na tyłach świątyni, gdzie należy nakarmić żółwie, żeby zapewnić sobie dobry los i fortunę. Tuż obok, u stóp wysokiego wapiennego wzgórza, jest druga, również wykuta w skale świątynia. Nieco dalej jest jeszcze jeden pawilon z posągiem leżącego Buddy na dachu. Niedaleko Ipoh leży królewskie miasto Kuala Kangsar. Jest tu meczet Ubudiah, uważany za jeden z najpiękniejszych w Malezji. Ma imponującą złotą kopułę i ściany z włoskiego marmuru. Został wybudowany w 1917 roku. Ufundował go 28 sułtan stanu Perak, Idris Shah, w podzięce za wyzdrowienie po ciężkiej chorobie. Pałac Królewski w Kuala Kangsar, który jest oficjalną rezydencją sułtanów stanu Perak. W drodze na prom, którym popłyniemy na wyspę Langkawi, zatrzymujemy się na polach ryżowych.